Dzisiaj na pozytywach nie mamy się co skupiać, bo tych pozytywów było bardzo mało. Śmiem twierdzić, że przy naszej normalnej dyspozycji, jaką prezentowaliśmy w poprzednich spotkaniach z dużo silniejszymi rywalami, ten mecz zakończony byłby dokładnie odwrotnym wynikiem niż rzeczywiście się zakończył. No cóż, sport, wiemy, przynosi tego typu rzeczy. Nie ukrywam, że liczyliśmy tutaj na lepszy rezultat. Niestety przy naszej dzisiejszej dyspozycji nie było to możliwe. Z czego ta dyspozycja wynikała w takim razie? Prawdopodobnie na analizę oczywiście jeszcze przyjdzie czas, dziś już, oczywiście jutro będziemy starać się wyciągnąć z tego spotkania wnioski. Jednakże na gorąco można stwierdzić, że rzeczywiście bardzo równy, mocny, wysoki blok zespołu ze Szczyrku troszeczkę podciął nam skrzydła, odebrał pewność siebie, zwłaszcza w ataku, co potem przenosiło się na inne elementy gry, stąd też obraz pierwszych dwóch setów zwłaszcza, no niestety niespecjalny. Tym razem nie warki obijają nasze ręce. Piłka w aucie. Przed chwileczką trener Zachalek powiedział, że nie spodziewał się takiego wyniku, że niestety to jest wynik dużo poniżej jego oczekiwań. Przy waszej normalnej dyspozycji ten wynik powinien być odwrotny. Czy podzielasz ten pogląd? No tak mi się wydaje, bo no, tydzień temu było tutaj spotkanie z liderem, gdzieś tam pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy o każdą piłkę gdzieś walczyć. Dzisiaj jakaś niemoc totalna w ataku, blokowały nas po prostu, nie wiem, nie potrafiłyśmy wykorzystać też naszej swojej dobrej zagrywki tutaj atutu na naszej hali. No i po prostu no, były lepsze dzisiaj. To jeszcze tylko jedno pytanie. Trzeci set, niewiele zabrakło, aby przedłużyć ten dzisiejszy bój. Być może on potoczyłby się dalej nieco inaczej. Czego zabrakło? No wydaje mi się, że ten trzeci set wyglądał najlepiej z tych wszystkich. Nie wiem czego tak naprawdę. No, może trochę szczęścia tak naprawdę. Paulina Damaskę. Jak się grało, jakie wrażenia? No i cóż, kilka słów może o tym trzecim secie, tak trochę dramatycznie. No na pewno nasze przeciwniczki pokazały, co potrafią. I w ostatnim secie naprawdę wyszły zdeterminowane, żeby się nam postawić.
cieszę się, że wróciłyśmy do swojej gry i przełamałyśmy nasze dwie porażki ostatnie. I mam nadzieję, że teraz nam lepiej już pójdzie. A co ja mogę powiedzieć? Naprawdę tutaj jest miejsce super. Hala jest naprawdę fajna. Trochę trudno się gra na początek pierwszy mecz, ale organizacja jest super.